uwzględnieniem wszystkich tych projektów uchwał, które przed chwilą przyjmując wnioski zostały wprowadzone do projektu porządku obrad. Zatem zapytuję Państwa radnych, kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu porządku obrad 24 sesji Rady Miejskiej 10 z uwzględnieniem przyjętych przez nas wniosków, proszę podnieść rękę. 19. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt porządku obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Przechodzimy tym samym do punktu trzeciego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miejskiej 10 z Foszowice. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi co do treści protokołu. Nikt nie zgłosił. Tym samym stwierdzam, że protokół z 22 sesji Rady Miejskiej 10 z Foszowice 17 lipca 2012 roku został przyjęty. Przechodzimy tym samym do punktu czwartego naszego porządku obrad. To jest projekty uchwał Rady. Proszę Państwa, informować to właściwie nie muszę, bo zapewne Państwo zauważyliście, że dzisiejsza sesja będzie obfitować w bardzo dużo projektów. Jeśli dobrze policzyłem, to będzie ich 18. Z czego kilka jest związanych z tym, iż w ciągu ostatnich tygodni budżet dzielnicy 10 na rok 2013, już na rok 2013 został okrojony, o czym zostaliśmy poinformowani pismem w jednym przypadku nawet w dniu dzisiejszym, parę godzin temu, stąd też ta przerwa w dzisiejszych obradach. Ta przerwa wynikła stąd, że była konieczność odbycia posiedzenia Komisji Budżetowej, tudzież odbycia posiedzenia zarządu, a ponieważ informacja o tym wpłynęła do Rady parę godzin temu, nie było żadnej technicznej możliwości organizacyjnej spotkania się wcześniej i odbycia tych posiedzeń. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania druku nr 1, 248 w sprawie korekty listy zadań powierzonych. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Andrzeja Balickiego. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 1 przez 248 przez 2012 Rady Miejskiej 10 w Foszowice dnia 13 sierpnia w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu pracy montowych szkół i przedszkoli na rok 2012. Podstawa prawna, paragraf 1. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania powierzonego podmiotom remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, wymiana siatki ogrodzeniowej, renowacja słupków, naprawa oświetlenia boiska w zespole szkół ogólnokształcącej nr 35 ulica Mitowa 2 o remont ogrodzenia terenu ZSO nr 35. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych... Przepraszam. To tradycyjnie powtarzam swój apel o wyłączenie, jeśli nie telefonów, to przynajmniej dzwonków w telefonach komórkowych. I przechodzimy do dyskusji, którą w tym momencie otwieram. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej projektu uchwały? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do procedowania kolejnego projektu nr 2 przez 249 w sprawie zmian w planie finansowym dzielnicy 10 na 2012 rok. Autorem tegoż planu jest zarząd. W związku z czym na referenta wyznaczono przewodniczącego, zatem pozwolę sobie odczytać. Uchwała nr 2 przez 249 przez 2012 Rady Dzielnicy 10 z Foszowice z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Dzielnicy 10 na 2012 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1. Przenosi się środki finansowe w wysokości 1000 zł z paragrafów 4210 zakup materiałów i wyposażenia do
Paragraf 4260, zakup energii, kwota 400 zł. Paragraf 4270, zakup usług remontowych, kwotę 200 zł. Paragraf 4300, zakup usług pozostałych, kwotę 400 zł. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w dzień podjęcia. Szanowni Państwo, dwa słowa komentarza. Chodzi o to, ażeby nie pozostawać środków na zakupach materiałów wyposażenia, których śmiem twierdzić, że w dobie kryzysu tym bardziej przetrwamy przy tym, co posiadamy. Natomiast w związku z tym, że rachunki za gaz, za prąd mogą w każdej chwili, znaczy one się zwiększają, trzeba to dofinansować. Podwyżki nie mijają również naszej siedziby. Zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. Prawdopodobnie czeka nas naprawa pieca, który grzeje wodę i który nam tu może zabezpieczyć ciepło lub też go nam nie zabezpieczyć. Co by pracownik, a i my sami tu nie zamarzali zimą, to musimy to wyremontować. Stąd też ten 1000 zł przeniesienia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Projekt autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska numer 3/250/2012. Na referenta tego projektu wskazałem pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 3, łamana przez 250/2012 roku Rady Dzielnicy 10 Skoszowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży działek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich przy ulicy Kąpielowej i Dusińskiej. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż działki numer 344/3 o powierzchni 0,374 hektara celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka numer 344/10 o powierzchni 1,6773 hektara położony w Krakowie obręb 90 jednostka ewidencyjna pod górze przy ulicy Kąpielowej w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS-01.6840.3.11 2012 roku z dnia 16 lipca 2012 roku. Paragraf drugi. Opiniuje się negatywnie sprzedaż działki nr 504/1 o powierzchni 0,215 hektara celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedni oznaczonych jako działki nr 504/2 i 201 o łącznej powierzchni 0,7770 hektara położonych w Krakowie oraz sprzedaż działki nr 284/1 10 hektara celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedni oznaczonych jako działki nr 284/9 i 284/10 o łącznej powierzchni 13,1301 hektara położonych w Krakowie obręb 88 jednostka ewidencyjna pod górze przy ulicy Dusińskiej Urzędu Miasta Krakowa znak GS-01.6840.3.11/2012 roku z dnia 16 lipca 2012 roku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję panie przewodniczący za odczytanie projektu uchwały. Zapytuję państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos w jej sprawie? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. To ja poproszę pana o przeliczenie radnych obecnych na sali obrad. Bo nie zauważyłem, żeby ktoś wychodził, ale może nie do czego. 19 jest. Czy ktoś z państwa zatem zapytuje, czy ktoś z państwa nie wziął udziału w głosowaniu? Nie.
Zatem zwracam się z ponownym, tradycyjnym apelem. Jeżeli Państwo chcecie, ażeby sesja przebiegała w miarę sprawnie, to zależy to od Was. Zatem proszę Państwa wszystkich o trzymanie rąk w górze, tak długo i tak wysoko, żeby było to widoczne dla pracownika, który liczy nasze głosy, i tak długo, aż zakończy to liczenie. W związku z tym, że liczba głosów nie zgadzała się w stosunku do liczby oddanych osób i nikt nie zrezygnował z uczestnictwa w głosowaniu, przeprowadzamy kolejne głosowanie w tej samej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jest przeciw, czy się wstrzymał? Nie. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Druk nr 4/251/2012. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 4/251/2012 roku Rady Dzielnicy 10 Staszowice dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w parku Maćka i Dorotych. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie dokumentację projektową dla budowy chodnika w parku Maćka i Doroty. Wykonano na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, przedłożoną przez firmę Sambus pismem z dnia 1 sierpnia 2012 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję panie przewodniczący za odczytanie projektu. Zapytuję państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos w jego sprawie? Nie widzę żadnych zgłoszeń do dyskusji, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. 15. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Kolejny druk, numer 5/252/2012. Również autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, jest Pan skierowany na referenta. Proszę o odczytanie projektu. Uchwała nr 5/252/2012 roku Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie korekty uchwały nr 21/234/2012 roku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2012 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Zmienia się nazwę zadania priorytetowego wykonania aktualizacji i inwentaryzacji zieleni, usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki w terenie portu nr 52 Borek oraz wykonanie projektu technicznego związanego z zabezpieczeniem górnych sklepy i dachu portu nr 52 Borek na uporządkowanie i zabezpieczenie terenu portu nr 52 Borek, przeznaczając środki w wysokości 20 tysięcy zadania pod nazwą remonty ulic i chodników według wskazań na ten cel. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko mówię słowo komentarza. Oczywiście. Jest to ta sama, tylko inaczej nazwana, na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych. Uchwała, żeśmy wcześniej, chyba pół roku wcześniej, podjęli w sprawie porządkowania terenu w Wojciechce. Dziękuję i za odczytanie, i za komentarz. Zapytuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Skoro nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Kolejny projekt to druk nr 6/253/2012 autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Zbigniewa Kaperę. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 6/253/2012 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Borkowskiej w Krakowie na następny okres. Znak sprawy ML-02-7123.212.212.u. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Borkowskiej w Krakowie na następny okres.
zgodnie z pisem z Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, znak ML myślnik 02 7123.212.2012.UW z dnia 3 sierpnia 2012 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Panie Radny za czytanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.